Robert Wieland. Dobra nowina jest o wiele lepsza, niż moglibyśmy przypuszczać. Rozdział 5. Bóg wciąż próbuje nas ocalić. Nikt inny nie jest tak wytrwały. Jeśli Bóg próbuje nas zbawić, a następnie rezygnuje, gdy widzi, jak trudni jesteśmy, to jest to zła wiadomość. Jeśli uczynił drogę do nieba trudną, a drogę do zatracenia łatwą, to również jest to zła wiadomość. Co w głębi duszy czujesz do Boga? Jednym ze sposobów, aby się o tym przekonać, jest zadanie sobie pytania, czy to stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Łatwo się zgubić, a trudno uratować. Jeśli odpowiesz prawda, to prawdopodobnie twoje podstawowe wyobrażenie o Bogu jest podobne do tego, jakie miał człowiek z jednym talentem, który wykopał dół i zakopał swoje bogactwo w ziemi. Kiedy jego pan w końcu się z nim skonfrontował, odpowiedział: Mistrzu, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żnącym tam, gdzie nie siałeś i zbierającym tam, gdzie nie przesiewałeś. Dlatego się bałem. Mateusz 25, 24 i 25. Wielu ludzi boi się dziś Boga i postrzega go jako dość twardego człowieka, który pozwala na to, aby droga do zbawienia była trudna, ale łatwa do zgubienia. A jeśli to prawda, to Bóg siedzi z boku, nie przejmując się niczym, podczas gdy ogromna większość mieszkańców ziemi może bez ostrzeżenia pogrążyć się w wiecznym zatraceniu. Pozwala, by ścieżka do piekła była autostradą, po której można bez wysiłku popaść w wieczną ruinę. Co więcej, jeśli ta powszechna idea jest prawdziwa, to ukrywa on drogę do nieba tak sprytnie, ukrywając każdą możliwą przeszkodę w tak misterny sposób, aby zniechęcić jak najwięcej ludzi. Czyli Bóg stoi w cieniu, z zadowoleniem obserwując, jak masy ześlizgują się po tej śliskiej ścieżce do zatracenia, podczas gdy tylko garstka ma to, czego potrzeba, aby utorować sobie drogę przez ten labirynt i dotrzeć do nieba. I to ma być dobra nowina? Naturalne ludzkie serce, poza wyraźnym cudem, jest nieprzyjacielem Boga. Rzymian 8:7. Każdy, kto myśli, że nigdy nie miał tego problemu, jest naiwny, ponieważ wszyscy żyliśmy niegdyś w namiętnościach ciała, kierując się pożądliwościami ciała i umysłu i byliśmy z natury dziećmi gniewu, podobnie jak reszta rodzaju ludzkiego. Efezjan 2:3. Dobrym sposobem na pozbycie się tego pogrzebanego gniewu z naszej duszy jest odkrycie prawdy. Naprawdę trudno jest się zgubić, a łatwo jest zostać zbawionym, jeśli zrozumie się i uwierzy w to, jak dobra jest dobra nowina. Bóg jest o wiele bardziej sympatyczną postacią, niż bylibyśmy skłonni sądzić, a Jego dobra nowina jest o wiele lepsza, niż myśleliśmy. Nie powinno być co do tego żadnych wątpliwości, jeśli Jezus mówi to tak wyraźnie. Jednak rzesze ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w Biblię, wzdragają się przed jedną z Jego najbardziej jasnych wypowiedzi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Mateusz 11, 28-30. Ludzka natura zdaje się wierzyć, że jego jarzmo jest ciężkie. Wielu uważa, że bycie prawdziwym chrześcijaninem jest diabelnie trudnym przedsięwzięciem, heroicznym osiągnięciem, które tylko nieliczni mogą mieć nadzieję zrealizować. Naturalnie taki pomysł zniechęca rzeszę ludzi, którzy chcą podążać za Jezusem. Spójrzmy również na relację apostoła Pawła z osobistej rozmowy z Bogiem w drodze do Damaszku. Paweł, znany wówczas jako Saul, był naprawdę wściekły. Wściekły na naśladowców Jezusa, zdeterminowany, by walczyć z tą wiarą do ostatniej kropli krwi. Miał po swojej stronie pieniądze, oficjalne wpływy, opinię publiczną i sankcje kościelne. Czy ta droga była dla niego łatwa? Być może na zewnątrz, ale zaraz. Moglibyśmy założyć, że był na saneczkowej przejażdżce do piekła. Ale ten sam Jezus, który mówi nam, że Jego jarzmo jest przyjemne, powiedział Saulowi: droga, którą idziesz, jest w rzeczywistości trudna. Oto jak Paweł opisał swoje doświadczenie. Podróżowałem do Damaszku z upoważnieniem i zleceniem od arcykapłanów, a gdy byłem w drodze, wasza wysokość, królu Agryppo, w środku dnia ujrzałem światło z nieba, jaśniejsze niż słońce, świecące wokół mnie. Wtedy usłyszałem głos mówiący do mnie w języku żydowskim: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Ciężkie jest dla ciebie to sprzeciwianie się przeciwko ościeniowi? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Dzieje 26, 12 po 15. Wytrwała miłość Boga. Faktem jest, że Bóg naprawdę kochał Saula. Biedny człowiek był niezmiernie zdeterminowany, ale przeszkody zostały umieszczone na rzekomej autostradzie do piekła, a nie na ścieżce do nieba. Grzesznik, Saul, napotykał wszelkiego rodzaju wewnętrzne trudności, które czyniły jego drogę trudną. Duch Święty kochał go tak bardzo, że nieustannie wciskał w jego duszę przekonanie o grzechu. Dzień i noc Saul odczuwał ten oścień. Saulu, to co robisz jest złe, zatrzymaj się, zawróć, niebezpieczeństwo przed tobą. Duch Święty w żaden sposób nie pozwolił Saulowi zjechać bez przeszkód po nasmarowanej zjeżdżalni ku zatraceniu. Aby kontynuować swoją szaloną kampanię przeciwko Chrystusowi, Saul musiałby tłumić i blokować wszystkie te przekonania i potrzeby Ducha Świętego. Pan tak bardzo umiłował Saula, że utrudnił mu zniszczenie samego siebie. Kiedy Saul stał się apostołem Pawłem, nigdy nie zapomniał tej lekcji. Odkrył dobrą nowinę. Pan kocha nas nie mniej niż tego krnąbrnego człowieka. Chrystus jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jan 1,9. Duch Święty nie ogranicza tego dobrego dzieła tylko do garstki ulubionych ludzi, ale przekonuje świat o grzechu. Jan 16,8. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. 1 Tymoteusz 2, 3 i 4. Nie udaremniaj Jego zabiegów. Coś, co często jest błędnie odczytywane. Jako przykład nieodpartej dobrej nowiny Pawła rozważmy jeden z jego fragmentów, który najczęściej jest błędnie interpretowany jako przeciwieństwo tego, o czym mówi. Pragnienia ciała są przeciwne duchowi, a pragnienia ducha są przeciwne ciału. Te bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyście nie czynili tego, co byście chcieli. Galacjan 5, 17. Można to zrozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, zło, do którego skłania nas ciało, jest tak silne, że nawet Duch Święty nie jest w stanie nam pomóc i po prostu nie możemy robić dobrych rzeczy, które chcielibyśmy robić. Albo dobro, do którego Duch Święty skłania wierzącego, staje się tak silną motywacją, że ciało traci swoją tyrańską kontrolę nad nim, a Duch Święty powstrzymuje wierzącego w Chrystusa od czynienia złych rzeczy, do których byłby w przeciwnym razie zaprogramowany. Wyjaśnienie pierwsze to złe wieści. Chodzi o to, że tak długo jak masz ciało, w którym żyjesz, jesteś skazany na ciągłą porażkę. Wielu czuje się zmuszonych w to wierzyć. Ich doświadczenie nieustannie zdaje się wzmacniać tę ideę, ponieważ uważają, że ciało jest wszechmocne. Niedozwolona miłość, zmysłowość, uzależnienie od papierosów, alkoholizm, narkotyki lub materializm pokonują ducha, a pokusa sprawia, że wielokrotnie się poddają. Z pewnością serce Boga bije dla nich. On wie, ile razy poplamili sobie poduszki łzami, rozpamiętując swoje niepowodzenia. Wyjaśnienie drugie wyłania się jako najlepsza dobra nowina, jaką można sobie wyobrazić. Duch Święty faktycznie wykonuje swoją pracę. On działa przeciwko ciału, podczas gdy moglibyśmy myśleć, że przeszkody utrudniają nam drogę do nieba, czyniąc ją tak trudną, jak to tylko możliwe. W rzeczywistości to On stawia przeszkody na naszej drodze do zguby. On jest silniejszy niż ciało. Każdego dnia, w każdej chwili sprawia, że Jego wpływ jest widoczny przeciwko ciału, przeciwko podszeptom naszej grzesznej natury i za naszą zgodą całkowicie je pokonuje. Spędza tyle czasu z każdą osobą w tej nieustannej walce ze złem, jakby ta osoba była jedyną na ziemi. Które z tych dwóch wyjaśnień jest właściwym wyborem? Kiedy pozwalamy Biblii wypowiadać się całościowo, w kontekście Biblia bez wahania potwierdza dobrą nowinę, ponieważ tylko ona jest w harmonii ze słowami Jezusa o tym, że Jego jarzmo jest przyjemne. To dlatego, że On wie, że potężny Duch Święty unosi ogromny ciężar i zapewnia nas: moje brzemię jest lekkie. Nie daj się jednak zwieść myśleniu, że po nawróceniu twoja grzeszna natura już nigdy nie będzie skłaniać cię do czynienia zła. Nie mamy świętego ciała tak długo, jak żyjemy w tym grzesznym świecie. Prawdziwie nawrócona osoba nadal jest podatna na pokusy, może nawet bardziej niż wcześniej. Sam Jezus był tym, który pod każdym względem był kuszony tak jak my, Hebrajczyków 4:15. Czy ktokolwiek jest lepszy od Niego? Ten, kto podąża za Chrystusem, ma to samo grzeszne ciało, które zawsze miał, ale nie jest już niewolnikiem spełniającym pożądania ciała, Galacjan 5:16. Jest teraz prowadzony przez Ducha, werset 18, do nowej wolności, werset 1. Mamy po swojej stronie kogoś, kto jest kimś więcej niż tylko Zbawicielem z nazwy. Albowiem Bóg uczynił to, czego zakon osłabiony przez ciało uczynić nie mógł, posyłając Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwy wymóg zakonu został wypełniony w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według Ducha. Rzymian 8:3-4. Ktoś może zapytać: jak to możliwe, że nigdy wcześniej o tym nie wiedziałem? Zmarnowałem lata, zmagając się i będąc pod wpływem błędnego zrozumienia. Wróg opracował plan zaciemnienia czystej, prawdziwej Ewangelii i przekształcił ją w złą nowinę. Jeśli zaczynasz dostrzegać Boga w innym świetle, jako tego, który jest po twojej stronie, tak jak nigdy sobie tego nie wyobrażałeś, ciesz się z tego objawienia. Prawie każdy w dzisiejszych czasach ma wrażenie, że telewizja jest silniejsza niż spotkanie modlitewne. Pokusy świata są bardziej atrakcyjne niż służba Bogu. Podobnie jak słaby, odległy sygnał zagłuszany przez potężną stację radiową nadającą w pobliżu, Duch Święty wydaje się z ledwością być w stanie przebić się w porównaniu z atrakcyjnością tego świata. Ale Paweł mówi: gdzie obfitował grzech, tam jeszcze bardziej obfitowała łaska, aby jak grzech zaowocował śmiercią, tak i łaska zaowocowała sprawiedliwością ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rzymian 5:20-21. Niebiański sygnał jest silniejszy. Zanim jeszcze zrozumieliśmy Ewangelię, Paweł mówi, że grzech panował jak król, pokonując moc łaski, jak Saul z Tarsu kopiący przeciwko ścieniowi. Ale kiedy już zrozumiemy w pełni Ewangelię, łaska panuje jak król i pokonuje moc grzechu. Musi to być prawdą, ponieważ gdyby w łasce nie było więcej mocy niż w pokusie, Jan myliłby się, gdy powiedział: to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza. 1 Jan 5:4. Oznaczałoby to, że Ewangelia nie może być dobrą nowiną. Pamiętaj, że bitwa nigdy nie jest wyrównana. Nie jest 50-50. Łaska obfituje o wiele bardziej. Dosłownie prawdą jest, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, bo to wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5:17. Masz nowego Ojca, więc moc działająca w tobie dla dobra jest o wiele silniejsza niż nasze skłonności do zła, tak jak nasz niebiański Ojciec jest większy niż nasi ziemscy rodzice. Wspaniałe odkrycie. Wspaniałą biblijną prawdą jest to, że Bóg przejmuje inicjatywę co do zbawienia nas. Nie stoi On, jak wielu go sobie wyobraża, z założonymi rękami i bez znaku zainteresowania patrzącego, jak pogrążymy się w nędzy. Nie mówi: cóż, wykonałem swoją część dawno temu, teraz wszystko zależy od ciebie. Ty musisz przejąć inicjatywę. Jeśli chcesz być zbawiony, przyjdź i ciężko nad tym pracuj. Jeśli wydaje ci się to trudne, to po prostu nie masz tego czegoś, co potrzeba, aby dostać się do nieba. Nie! 1000 razy nie! Ale wielu tak właśnie myśli na temat Boga. A niektórzy nieśmiali i bojaźliwi uważają, że Bóg ma wielu dobrych ludzi gotowych zająć ich miejsce. Nie potrzebuje mnie i nie jestem pewien, czy w ogóle mnie chce. W przeciwieństwie do tego, Paweł pomaga nam dostrzec boską inicjatywę w pracy dla naszego dobra. Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do nawrócenia? Rzymian 2:4. Dzisiejsza wersja Biblii angielskiej tłumaczy to, że On stara się doprowadzić cię do pokuty. Dobroć Boża faktycznie bierze cię za rękę i prowadzi ku pokucie tak pewnie, jak strażak wyprowadzający ofiarę z dymu i mgły płonącego budynku. Jeśli nie będziesz się temu stale opierał, zostaniesz poprowadzony aż do nieba. Choć może się to wydawać zdumiewające, takie jest właśnie to przesłanie. Czasami modlimy się za jakąś krnąbrną, ukochaną osobę, zakładając, że musimy błagać Pana, aby się obudził i coś zrobił. Myślimy, że jest On święcie obojętny, dopóki w jakiś sposób nie poruszymy Jego współczuciem. Ale dobroć Boga już działa, prowadząc ukochaną osobę do pokuty. Problem polega na tym, że często udaremniamy to, co On próbuje uczynić, ponieważ nie rozumiemy dobroci, miłosierdzia i wyrozumiałości Pana w ich prawdziwym wymiarze. Ciężko jest nam to przyznać, ale stawiamy przeszkody na drodze naszych bliskich do nieba. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak egoizm i niekonsekwencje, które widzą w nas, blokują im dostęp do Boga lub zaciemniają ich koncepcję Bożego charakteru. I to prawda. Nie wszyscy żałują. Dlaczego? Niektórzy gardzą tą dobrocią Boga. Uparci uciekają od tego prowadzenia. Uchwyćmy się tego wspaniałego spostrzeżenia. Grzesznik może opierać się tej miłości, może odmówić bycia pociągniętym do Chrystusa, ale jeśli nie będzie się opierał, zostanie pociągnięty do Jezusa. Znajomość planu zbawienia doprowadzi go do stóp krzyża w pokucie za grzechy. Dla wielu osób jest to rewolucyjne odkrycie. Przypuszczali, że jeśli chcą być zbawieni, muszą najpierw przejąć inicjatywę i coś zrobić. Dla nich ta idea dobrej nowiny wydaje się stawiać wóz przed koniem. Jeśli przestaniemy się opierać, będziemy zbawieni. Jakkolwiek rewolucyjnie to brzmi, jest to dobra nowina Ewangelii, ponieważ zakłada aktywną, wytrwałą miłość Boga. Ukazuje się ona w pięknych wypowiedziach Pawła, takich jak na przykład ta. Oto co mam na myśli? Dopóki spadkobierca jest nieletni, nie jest w lepszej sytuacji niż niewolnik, nawet jeśli cały majątek należy do niego. Jest pod opieką opiekunów i powierników do daty ustalonej przez ojca. Tak też było z nami. Podczas naszej niepełnoletności byliśmy niewolnikami elementarnych idei należących do tego świata. Ale gdy okres ten się skończył, Bóg posłał własnego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby nabył wolność dla poddanych prawu, abyśmy mogli osiągnąć status synów. Galacjan 4, 1-5. Ta zadziwiająca idea ujawnia rzeczywistość prawdziwego charakteru miłości Boga. Bóg uważa wszystkich ludzi za potencjalnych spadkobierców swojej posiadłości. Ale zanim ta wiara doszła do nas indywidualnie, w naszym doświadczeniu, jesteśmy jak bose dziecko milionera, którym rządzą zwykli niewolnicy. Stajemy się pełnoletni, gdy przez wiarę pojmujemy prawdę dobrej nowiny. Do tego czasu pozostajemy więźniami, a prawo jest naszym nauczycielem, wychowawcą, który prowadzi nas do Zbawiciela. Galacjan 3:24. Greckie słowo użyte tutaj jako nauczyciel to tak naprawdę niewolnik, który prowadził dzieci do szkoły i biczował je, jeśli zeszły ze ścieżki. Prawo nie może zbawić, ale może zaprowadzić nas do Zbawiciela, który może to uczynić. A to, czego nie uczymy się łatwo przez wiarę, dzięki Jego łasce uczymy się trudniej, ale przez dyscyplinę. Zbawiciel nie poddaje się. Cała ta nieskończona, pełna miłości troska jest roztaczana nad nami indywidualnie, aby doprowadzić nas do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni przez wiarę. Bóg zatacza większy krąg. Nam, naiwnym ludziom, tak łatwo jest wyobrazić sobie Boga jako rysującego krąg, który odrzuca złych ludzi. Ale On rysuje większy krąg, aby ich objąć, przynajmniej dopóki nie odrzucą go przez niekończący się opór. Bóg patrzy na zagubionych ludzi nie jak na wilki, które należy jak najszybciej odstrzelić, ale jak na owce, które zbłądziły, jak na potencjalnych spadkobierców Jego majątku. Jego łaska wytrwale szuka sposobu, by się przedostać. Jaka szkoda, że tak wielu ludzi Kościoła nie rozumie jeszcze tej koncepcji i w konsekwencji traktuje niezbawionych ludzi jak wilki. Kościół ledwie co rozpoczął kochać tak, jak kocha Bóg. Wygląda na to, że idea agape jest powoli pojmowana. Bycie usprawiedliwionym z wiary jest czymś, co niemal oszałamia umysł, gdy uświadamiamy sobie, jakie to wspaniałe. Sprawia, że chce się stanąć na szczycie domu i wszystkim wykrzyczeć tę wiadomość. Śmierć Chrystusa na krzyżu jest dla każdego grzesznika. Jest to ofiara za Twoje i moje zbawienie. Bóg nie ma do nikogo pretensji. Ten dar jest poza wszelkim wyobrażeniem w stosunku do grzechu, który jest znacznie przewyższony przez łaskę Bożą. Rzymian 5:15. Nie ma więc powodu, dla którego wszyscy nie mieliby być zbawieni, chyba że odrzucają łaskę Chrystusa i odrzucają dar zbawienia. W tym samym liście Paweł idzie o krok dalej i mówi, że Bóg każdemu wyznaczył miarę wiary. Rzymian 12:3. Tak więc Bóg przyniósł usprawiedliwienie dla każdego przez ofiarę swojego Syna i dał każdemu pewną miarę wiary, aby wykorzystać to usprawiedliwienie. Oby każdy powiedział tak i wykorzystał daną mu wiarę. Co więcej może zrobić Bóg? Wszystko to prowadzi do wniosku, że jeśli ktoś w końcu zostanie zgubiony, to stanie się tak z powodu jego własnego, uporczywego odrzucania tego, co Bóg już uczynił, aby go zbawić. A jeśli ktoś zostanie zbawiony, to dlatego, że przestanie opierać się Bożej inicjatywie zbawienia go. C.S. Lewis wyraża tę ideę w swojej książce Wielki Rozwód. Przedstawia to w formie przypowieści, gdzie święte miasto, które oddalone jest od samego piekła zaledwie na odległość krótkiej przejażdżki autobusem, i wszyscy będący w piekle, którzy chcą się tam przenieść, są mile widziani. Ale kiedy przyjeżdżają w odwiedziny do nieba, nie mogą znieść tego miejsca. Nawet źdźbła trawy tną ich stopy jak noże. Chcą jak najszybciej wsiąść do autobusu z powrotem do piekła. Zgubieni zamykają się przed niebem. I nie jest to podyktowane arbitralnym dekretem Boga, ale przez ich własną niezdolność do bycia tam szczęśliwymi. Kończą poza świętym miastem. W ostatecznym rozrachunku zatem to, czy ktoś jest zbawiony, czy zgubiony, zależy od jego wyboru, od odpowiedzi, jaką zdecyduje się dać na to, co Bóg już dla niego uczynił, a nie od tego, co Bóg może dla niego uczynić, jeśli on, grzesznik, podejmie inicjatywę. W świetle miłości Boga objawionej na krzyżu, nawet wybór zbawienia staje się łatwy. Trzeba jednak przyznać, że jeśli pominiemy krzyż, naśladowanie Chrystusa staje się niezwykle trudne, w rzeczywistości niemożliwe. Źródła motywacji wysychają, a pokusa zła staje się obezwładniająca w swej atrakcyjności. Zbawiciel staje się jak korzeń z suchej ziemi, a jego Ewangelia nie ma w sobie piękna, abyśmy go pragnęli. Izajasz 53:2. Jeśli jednak dostrzeżemy niesfałszowaną łaskę Chrystusa, nawet wybór, by nieść z Nim krzyż, stanie się łatwy. Miłość Chrystusa ogarnia tego, kto docenia to, co On uczynił, i przymusza go, by zdecydował się odpowiedzieć. Jaka jest nasza rola? Ktoś może zapytać, czy Jezus nie powiedział: starajcie się wejść przez ciasną bramę? Łukasz 13:24. Czy nie powinniśmy walczyć z grzechem? Hebrajczyków 12:4. Czyż nie czeka nas ciężka praca? Tak, rzeczywiście. istnieją niekończące się konflikty z pokusą. Jesteśmy żołnierzami na wojnie. Chodzi jednak o to, że nigdy nie musimy walczyć sami. Jesteśmy połączeni jarzmem z Chrystusem. To On ciągnie, a naszym zadaniem jest współpracować z Nim i przestać się opierać. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Filipian 2:5. Ta część, którą musimy wykonać, jest niezwykle ważna, ponieważ Bóg nie zmusi człowieka do zbawienia wbrew jego woli. Biblia mówi o tym wielokrotnie. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Filipian 2:5. Pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Słowo Chrystusa niech mieszka w was z wszelką mądrością. Kolosan 3, 15 i 16. To nasza rola. To tak, jakby Bóg wziął cię za rękę i pociągnął, mówiąc: chodźmy do nieba, nie opieraj się mu, nie wyrywaj się. Radością ucznia jest posiadanie dobrego nauczyciela, który sprawia, że proces uczenia się jest łatwy. Nasz Zbawiciel jest również naszym nauczycielem, który specjalizuje się w uczeniu nas, jak wypowiadać jedno ważne słowo. Łaska Boża, która przynosi zbawienie, objawiła się wszystkim ludziom. Uczy nas ona mówić nie bezbożności i światowym namiętnościom oraz prowadzić samokontrolę, prawe i pobożne życie w obecnym wieku, oczekując błogosławionej nadziei, chwalebnego pojawienia się naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej niegodziwości i oczyścić dla siebie lud, który jest Jego własnością, chętny do czynienia tego, co dobre. Tytus 2, 11-14. To słowo nie może wydawać się najtrudniejszym słowem, jakie kiedykolwiek wymówiłeś, ale nawet tutaj Bóg nie pozostawia cię samemu sobie, dopóki nie powiesz go poprawnie. Łaska Boża nauczy cię, jak je wymawiać. Czy można sobie wyobrazić lepszą wiadomość niż ta? Zauważ, że sekretem, którego musisz się nauczyć, jest pamiętanie o tym, jak Chrystus wydał samego siebie za nas, aby nas odkupić. Nigdy nie jesteśmy dalej niż o włos od tego krzyża. Zauważmy również, że to On dokonuje oczyszczenia ludu dla siebie samego, chętny do czynienia tego, co dobre. Tytus 2:14. To Bóg sprawuje w was chcenie i wykonanie według upodobania swego. Filipian 2:13. Pozwólmy Mu to czynić. Nasz indywidualny wysiłek jest oczywiście bezużyteczny poza łaską Chrystusa. Ale jeśli nie stracimy z oczu tego, że On jest z nami, nasza część jest zawsze łatwa. Czy Jego rola w Getsemane i na krzyżu była dla Niego łatwa? Nie, 1000 razy nie. Jego sroga walka z samym sobą w ogrodzie i na krzyżu była tak ciężka, że pocił się kroplami krwi. Nawet jego serce pękło podczas ostatecznej agonii. Czy to oznacza, że kłamał, mówiąc: moje brzemię jest lekkie? Nie. Ciężar, o którym mówi w Ewangelii Mateusza 11:30, jest ciężarem, który my nosimy. Jego był nieskończenie cięższy. Wiara, która działa przez miłość, zobacz Galacjan 5:6, sprawia, że nasze brzemię jest dla nas lekkie, ponieważ doceniamy Jego ciężar. Jedyną trudną rzeczą w podążaniu za Nim jest zatem wybór, by poddać się ukrzyżowaniu z Chrystusem. Galacjan 2:20. Nigdy jednak nie jesteśmy wezwani do bycia ukrzyżowanymi samotnie, tylko z Nim. Nieskończenie łatwiej jest nam być ukrzyżowanymi z Chrystusem, niż Jemu było być ukrzyżowanym samotnie za nas. Nawet jeśli nadal wydaje ci się to trudne, nigdy nie zapominaj, że o wiele trudniej jest walczyć z taką miłością i odpierać uporczywe prowadzenie Ducha Świętego, niż zostać zgubionym.